Krzychu, a jest pytanie, jaki jest idealny typ kobiety według ciebie? Nie będę tu mówić, bo dziś dzień kobiety nie będę. A już w sumie nie, bo już jest no już po północy. To już po dzień kobiet. Już niedługo będzie dzień faceta. To możesz powiedzieć swoje życzenie. Kiedy dzień faceta? Kiedyś jest chyba dzień faceta. 30 nie? września. O, to cholera. Jaki jest... co, jakie mój? Ideał kobiety. Jakie cechy powinna mieć chyba idealna kobieta, tak? Stąd rozumiem. Powinna być tak. Sprawiedliwa. Godna. Prawa i sprawiedliwa. Nie zdradzała męża. Tak. Kochała męża. Kochała dzieci. Sprzątała mieszkanie. Bo to gotowała dla męża. Tak. I dla dzieci. Prała. No teraz pralki są to. Ale do pralki wrócić musi. Bo pralka sama się nie ruchomi nic. Tak. I co jeszcze? Co jeszcze? Mama musi. Coś w ogródku kobieta. Może robić. W ogródku coś robić, jak dom. Wsadzić ogródek. Kwiatki? Kwiatki, nie kwiatki, bo to ich zadanie. Tak. No, skopot ogród to już do mężczyzny należy. Pleć. Tak. W ogródku. To chwasty wyrywać. Chodzi, tak? Tak. No. To się, my nazywamy... pleć. Pielenie. Pielenie, tak. Tak. Chwasty wyrywać inaczej. A żeby byli kwiatki czyste, piękne i warzywa. Sadzić. Sadzić. I co dalej? No, zaopiekować się całym domem. Bo mężczyzna ma obowiązki inne. Drzewa narąbać, napiłować, do lasu pojechać po drzewo, przywieźć, zorać pole, posieć na polu zboże. To do mężczyzny należy. A do kobiety dom pilnować i dzieci pilnować, żeby kobieta tym się zajęła. A mężczyzna konie do pługa i wio. Tak. A jeszcze z takich pytań damsko-męskich, czy można golić krocze? Co? Powiem tak. Czy można krocze? Nie. Nie? Jakie było pytanie? Czy można golić krocze? Krzysztof, odpowiedz. Nie można. To znaczy, no zależnie, czy tradycyjnie, czy nowocześnie, no. A jak jest jak? No, nowocześnie to można. Nie. A tradycyjnie? Tradycyjnie nie można. A kto tak powiedział? No bo tradycyjnie się nie goliło, no. Tak? Tak mi się wydaje, nie? A ty golisz, Adam? A ty? O! A ty golisz? To moja sprawa jest, o! To Majora zapytaj. Major nie goli. I ja nie golę. Czy Major goli? Nie. Nie pamiętam na tym filmie. Nie, ja takich filmów nie oglądam, to wiesz.